nadzieję spędzić ten wieczór właśnie razem z nami. Rozpoczęliśmy ten koncert przywitaniem muzycznym. Myślę, że większość z Państwa rozpoznała tego bardzo pięknego, znanego walca, walca François Adama Karasińskiego. Będziemy chcieli Państwa zaczarować piosenką, myślę, bardzo, bardzo znaną. Piosenką, którą tak naprawdę rozsławił duet Pola Mankiewiczówna i Aleksander Żabczyński. Piosenka z filmu Manewry miłosne. Powróćmy jak za dawnych lat. Kiedyś za dawnych dni, gdy się wierzyło, urodziła się w 1902 roku i poprzez wszystkie te szczeble, poszczególne kariery dotarła aż na szczyt. Proszę Państwa, rozpoczynała swoją karierę w kabaretach, oczywiście w rewiach, nie specjalnie na początku najwyższych lotów, ale stopniowo dotarła aż do kabaretu Quid pro Quo, który był najwyższej, można powiedzieć, najwyższej półki. W latach 30. właśnie w momencie rozkwitu kina również święci swoje triumfy w tej dziedzinie. Jej przełomowym filmem i przełomowym momentem w jej karierze był film Szpieg w masce, z którego teraz usłyszycie Państwo przepiękną piosenkę. Thank you.
chwilę będzie tutaj brzmiała. I pan Stanisław Janicki. Oczywiście ciemne okulary i roztaczane obrazy w tysiącach barw, chociaż była mowa o kinie czarno-białym. Proszę Państwa, Władysław Szpilman. Po filmie Romana Polańskiego myślę, że już nie trzeba go przedstawiać specjalnie. Jego historia, wojenna historia, jest bardzo dobrze znana. Może troszeczkę o tym, że był kompozytorem również muzyki klasycznej. Taka ciekawostka, w 1939 roku, kiedy już Niemcy zaatakowali właśnie Warszawę, jego audycja na żywo oczywiście grana była ostatnią i były to utwory Fryderyka Chopina. Bardzo cenioną śpiewaczką klasyczną. Ona w 1917 roku debiutowała na scenie opery krakowskiej, biorąc udział w tak znamienitych przedstawieniach jak Carmen Żorża Bizeta, Hrabina Stanisława Mamiuszki i wiele, wiele innych właśnie bardzo znaczących przedstawień operowych. Później współpracowała już z operą warszawską aż do czasów wojny. Po wojnie już bardziej zajęła się właśnie śpiewaniem operet. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej, czego chce.